się zwróciło uwagę na wykonanie budżetu w Krynówce, drogi gminne i wykonane jest 243 tysiące. Powiem tylko tyle, że w tym roku w Krynówce nie zostało zrobione nic. Jest to dokument od stycznia do czerwca z wykonania budżetu, a powiem, że nie zostało zrobione kompletnie nic. Jest zakup materiałów, zakup usług remontowych, no nie zostało wykonane nic. Uważam, że to jest wstęp i kłamstw po sprawozdaniu. Z racji tego, że jeżeli nie było wykonywane nic w Krynówce, jak można napisać, że zostało wykonane w tym roku. Następna sprawa, jeżeli popatrzymy na wykonanie dróg gminnych, planowe wykonanie procentowo, w tym roku w całej gminie wykonaliśmy już 95% na drogach gminnych wszystkich prac na pierwsze półrocze. Więc pytam pani i panów radnych, czy w każdej wsi były prowadzone prace w tym roku i zostało to wszystko wykonane. Na przykład w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca jest napisane, że zadłużenie gminy jest 19,5 miliona, natomiast takie samo sprawozdanie, które mamy podpisane przez pana burmistrza na koniec czerwca, jest 21,5 miliona. Te kwoty nie mają się nijak do siebie. Nie wiem, skąd to wynikło. Wczoraj prosiłem, aby dano mi faktury, umowy. Obojętnie co, jest to komisja, żeby na komisji można było sobie wyjaśnić pewne sprawy. Powiedziano mi tak, że ja nie mam nic do sprawdzenia. Dla mnie nie wolno sprawdzać. Powiem tak, są to pieniądze publiczne wydawane. Jeżeli zostały wydane w tym roku, to dlaczego mi nie wolno wiedzieć, gdzie one zostały wydane? I na dzień dzisiejszy, jeżeli państwo przyjmiecie ten plan wykonania budżetu za pierwsze półrocze, tak samo poświadczacie nieprawdę, jak pan mówi. Bo nie umiano mi powiedzieć, bo odwołano się do komisji rewizyjnej, że komisja rewizyjna może to sprawdzić, może skontrolować. No nie wiem, dlaczego ja nie mogę skontrolować, nie wiem, dlaczego nie wolno mi wiedzieć, w którym miejscu jest zakupiony materiał w Krynówce. Za 120 tysięcy bodajże tam tak pisze i jest na pewno składowany ten materiał. No ale Boże drogi, jest to bardzo dużo materiału. Gdzieś ja powinienem wiedzieć, gdzie to w Krynówce jest. Pytałem gdzie, bo pojechałbym, miałem chwilę jeszcze czasu do wieczora. Sprawdziłbym, gdzie w Krynówce są te materiały. I mówienie, że na komisji można się wszystkiego dowiedzieć. Otóż, mili państwo, nie można się nic dowiedzieć. Jest to napisane, powiedziano mi tak, że jest to napisane i mamy prawo wierzyć to, co jest napisane. No to pytam na dzień dzisiejszy, gdyby w tym paragrafie było zapisane 10 milionów, to mamy prawo wierzyć. To w końcu po co my tu jesteśmy? Po to, żeby tylko to, co napisane, uwierzyć i przytaknąć? No nie. To są nasze pieniądze publiczne. Mam prawo wiedzieć, gdzie zostały wydane według sprawozdania za pierwsze półrocze. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, pan radny. Szanowna Rado, panie burmistrzu i mieszkańcy naszej gminy. Ja również prześledziłem sprawozdanie, które nam przedstawiono. Również odnalazłem wiele nieprawidłowości. Wskażę tylko kilka przykładów, które chciałbym państwu przedstawić odnośnie właśnie minionego półrocza.
pierwszy dotyczy dochodów. Dział 710 dotyczący działalności usługowa cmentarze. Plan 130 tysięcy, wykonano 4784. Planowany wpływ z usług 100 tysięcy złotych. Porównując sprawozdaniem z 2010 roku, w poprzednim roku wpływ wyniósł 19 393, a więc dochód został zawyżony o kwotę 110 606 zł. Drugi przykład, dział 801 oświata i wychowanie, zespoły obsług ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan 10 110 zł, wykonano 8 60 zł. W poprzednim roku wpływ wyniósł 40 96 zł, więc w półrocznym sprawozdaniu za rok 2011 dochód zawyżono o kwotę 10 069 zł. Z oddania zużytych tunerów pan burmistrz chce uzyskać wpływ w wysokości 10 tysięcy. Proszę Państwa, to jest raczej nierealne. W podsumowaniu moich dwóch przykładów, które przedstawiłem, jest trzykrotny zapis w przedstawionym nam budżecie za pierwsze półrocze dotyczący, cytuję, darowizn w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wodociągowania i kanalizacji miast Nowego Wiśnicza. Wpływy zostaną zrealizowane w miarę podłączenia się nowych użytkowników wodociągów i kanalizacji. Proszę Państwa, w poprzednim roku żadnego dochodu pod tym względem nie było. Ujęcie w dochodach takiego wpływu świadczy o wprowadzeniu radnych w błąd. Z mojej analizy przedstawionych działów w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2011 roku wynika, że dochód, którego w ogóle nie będzie, wynosi 2 478 176 zł. Odnośnie wydatków, najbardziej poruszyły mnie również sprawy związane ze sportem. W już minionym półroczu z puli 300 tysięcy wydano aż 294 942 zł na dotacje związane w zakresie kultury fizycznej. Nasuwa się więc pytanie, gdzie te pieniądze się podziały. Do tej pory klub Skobyla otrzymał 10 500, Kronów 3 000, Muchówka, z czego udało mi się wstępnie dowiedzieć, ponad 10 000. Jedyną wiadomość, której nie posiadam, to na temat Szczelniowy Nowy Wiśnicz. Przedstawiane sumy świadczą o tym po prostu, gdzie pozostałe dochody się ulotniły, że tak powiem. Sprawozdanie tu podaje się również wiadomości dotyczącej wsi Kobyla. Już wykonano od stycznia do czerwca pracę o kwocie 15 268 zł z groszami, w tym koszty utrzymania dróg, usługa i materiału. Przecież, jak już wspomniałem w interpelacjach, pan Tadeusz Krzywda został do dnia dzisiejszego niewypłacony. Niwelacja dróg i remont. W rozmowie z panem sołtysem Kobyla nie stwierdziliśmy wykonania takich prac w tym roku. Pan burmistrz podaje również, że na boisko w Kobylu wydano 11 662 zł 38 groszy. Dlatego moje zapytanie do pana burmistrza, czy nawet moja sugestia dotyczy tego, iż jestem przekonany, że w 200% drenacja na obiekcie sportowym w Kobylu została wykonana na przełomie lipca, sierpnia 2010 roku, to jest przed rundą rozgrywkową. Prace te wykonali zawodnicy, trenerzy i osoby z zarządu. Z tego co wiem, nic z nich nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, gdyż praca była społeczna, a w sprawozdaniu za 2010 rok pisze ewidentnie, że pokryto koszty drenażu
boiska w Kobylu. Wydatki te dotyczą również drogi do boiska. Proszę Państwa, droga do boiska jest drogą asfaltową. W sprawozdaniu tym przedstawia się, że droga ta została utwardzona kurszywem. Nie wiem, no, dziwnie jest utwardzać asfalt kurszywem. Nigdy się z tym nie spotkałem. Jeszcze minutka i kończę. Zachowanie na sesji. Chciałem również poświadczyć, że zebrane tutaj osoby, jak pan radny i wiceprezes Klubu Sportowego Czarny Kobyle, pan Karpiel Kazimierz, dobrze wie o tych pracach wykonanych, jak również pan radny Mirosław Kobur, którzy po prostu brali udział w tych pracach. Zaznaczam również, że prace dotyczące stołówki zespołu szkół w Kobylu również zostały wykonane w poprzednim roku, a więc kwota przeznaczona na okna i parapety dotyczy 2010 roku. I ostatnia taka anegdota: na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 118 957,20 groszy, z czego po obliczeniu z przedstawionych nam informacji to jest na ZUS-y i tego typu sprawy, wydano 9084,20 groszy. A więc od stycznia do czerwca 2011 roku na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano 109 873 zł. Nasuwa się więc pytanie, jak to zostało rozliczone, kto prowadził takie zajęcia, czy odbyły się w ogóle takie zajęcia, jakie grupy brały w tym udział lub kto, bo ja na ten temat oczywiście nie posiadam żadnych informacji. I ostatnia informacja dotycząca również wydatków na budowę pawilonu szatniowego w Kronowie. Po zaciągniętych informacji od mieszkańców, jak i osób zajmujących się tym klubem, szatnia w Kronowie została, prace z nią ukończone w 2010 roku, a do tej pory pan Zygmunt Józef nie został wypłacony za wykonanie instalacji elektrycznej. Ogólnie mówiąc, informacje zawarte w przedstawionym sprawozdaniu są niezgodne i po prostu kłamią. Podane są nieprawidłowości, dlatego też, podobnie jak pan radny Tabor, moja sugestia jest taka, że po prostu jeżeli przegłosujemy to sprawozdanie, oszukujemy mieszkańców naszej gminy i łamiemy prawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym tutaj, powiem, że pan radny Chodor, ale chciałbym przed wystąpieniem pana Chodora zwrócić uwagę. No naprawdę, szanowni radni, szanujcie czas radnych innych. Zwracali mi uwagę radni po wczorajszym spotkaniu, że oni poświęcają czas, przychodzą na posiedzenia stałe komisji, te tematy można pytać, można dopytywać. A panowie, my na te pytania otrzymywaliśmy odpowiedzi na posiedzeniach stałe komisji. A panowie z uporem maniaka wracacie i tematy. Pan radny Chodór elegancko zachował się, usprawiedliwił swoją nieobecność, ale pan radny Stec nawet mu przez myśl nie przeszło, żeby mógł powiedzieć. Przyszedłem spóźniłem się na posiedzenie komisji, było dwóch członków z tego względu, że pan przewodniczący Dyniak wyjechał w sprawach służbowych. Gdybym nie przyszedł, komisja by się nie odbyła, a pan ani nawet nie zwrócił się i powiedział panowie, nie dam rady, bo mam taką ważną sprawę. A dzisiaj zarzucacie panowie pytaniami, robicie przedstawienie przed mediami. No proszę bardzo, jeżeli chodzi o pana Chodura, to tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń.
Chociaż mówię, że pan radny Chodor też drugi raz już nie uczestniczy. To się nie zdarza innym radnym. Proszę bardzo, panie, nie, nie, to nie jest dyskusja w temacie. Proszę pan radny, nie, nie tutaj na ten temat. Panie przewodniczący, jeżeli to sprawozdanie byłoby przygotowane rzetelnie i nie posiadałoby takiej tutaj wcześniej nieścisłości, nie byłoby pewnie takiej dyskusji. Bo finanse publiczne są jawne, wydatki też są jawne. Wydaje się po prostu, że nie podejrzewam, żeby to pan burmistrz przygotowywał, ale osoby, które to przygotowują, nie darzą szacunkiem tych osób, które to czytają. Ja przeczytałem to wielokrotnie, to sprawozdanie. Im dłużej to czytałem, tym bardziej jestem przygnębiony, no bo to jest naprawdę też strata czasu. To są naprawdę fikcyjne informacje, którymi próbuje się zapełnić kartkę, a nie przedstawia się rzeczywistego stanu wykonania tego budżetu. No, jeżeli jest mowa o wykonaniu budżetu, to proszę przedstawić to wykonanie tak, jak ono rzeczywiście wygląda. A wygląda to w tym momencie tak, że najpierw musimy oddzielić wszystkie rzeczy, wszystkie nieprawidłowości i wszystkie nazwy, tak, no nazwijmy to nieścisłości, a później dopiero można cokolwiek analizować. Jeżeli to jest prawdą, co tutaj jest przedstawione, w tym sprawozdaniu, to sytuacja w gminie nie jest, że tak powiem, delikatnie najlepsza. Jest to systematyczne zawyżanie w różny sposób dochodów, planów dochodów budżetowych, które ma służyć różnym celom, ale z drugiej strony radny czy mieszkańcy mają prawo wiedzieć, czym to się skończy i co się z tym dzieje. No, ja też mam kilka nieścisłości, nie chciałbym już dolewać oliwy do ognia, ale no ale generalnie no szanujmy się, no przedstawię sprawozdanie rzetelne i mamy takie informacje. Później możemy się spierać, że ja uważam, że my powinniśmy się spierać o to, że coś rzeczywiście było zrobione, nie było zrobione, jest dobrze zrobione, jest źle zrobione. No to jest nasza rola. No. A my jesteśmy karmieni, że tak powiem, takimi informacjami, które musimy po prostu w jakiś sposób się otrząsnąć z nich, żeby cokolwiek się dowiedzieć. Ja tu też chcę podać, miałem przygotowaną listę, nie będę już Państwa zanudzał tym wszystkim, ale jest kilka rzeczy takich znamiennych, które wychodzą na jaw. To znaczy, że z jednej strony planujemy dochody z dotacji na jakąś inwestycję, z drugiej strony w planie na cały rok nie ma tej inwestycji. Dotyczy to na pewno bodajże boiska sportowego w Mochówce, tam jest chyba kwota 800 tysięcy złotych. Ja się nie dopatrzyłem nigdzie, żeby ta inwestycja miała być wykonana w tym roku, więc po co? W Królówce nie ma. Nie. W Mochówce. 800 tysięcy? Tak. Mamy boisko. W dziale 801 oświata i wychowanie po stronie dochodów zaplanowany jest wpływ środków w kwocie 805 405 zł na realizację zadania. Wyposażenie sali gimnastycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Królówce. W Mówce, przepraszam. Nigdzie po stronie inwestycji tego nie ma. No ja przynajmniej tego nie znalazłem. Może jest, jeżeli ktoś mógłby to wskazać. No ale jeżeli jest dotacja, to musi być zaplanowane wydatki. Wtedy to się równoważy i budżet jest, wydaje mi się, zgodny. Wydatków to pan nie mówi. Proszę? Zwroty fundowane wydatków. Gdzie pan napisał, że jest zwroty fundowane wydatków? To mu tak jest to. Proszę nie dyskutować. Proszę panie. Następna sprawa. Sprzedaż działki o powierzchni 1,21 hektara spożyły. Nie wiem, czemu to ma służyć. Chyba, że były takie same działki o równej powierzchni sprzedane w tym samym czasie o powierzchni 1,21 hektara. To jest pozycji bodajże 700 i jeszcze w pozycji rolnictwo i łowiectwo. Też nie mogę dopatrzeć się. Proszę? Działka budowlana i działka rolna. Ale ta sama kwota jest w pozycjach. Czy nie ma działki? Ta sama kwota i powierzchnia, jak nie było tam podane numeru działki, więc nie mogę się odnieść. Sprawa w samej tej rewizji bodajże w Królówce, gdzie jest dofinansowanie 40 tysięcy złotych. Też nie ma tego po stronie inwestycji. Ja się nie znalazłem. Może to jest. Jeżeli pan może to. Inwestycje to są bieżące. Bieżące wydatki. Nie dopatrzyłem się. Ja proszę nie dyskutować.
Nie będzie można głosić. Proszę, niech pan radny przedstawi swoje wątpliwości i pan ma się odniesie się w późniejszej czasie. Jeżeli chodzi o dochody, dochody też w jakiś sposób są. Plany dochodów w zeszłym roku były zawyżane. Dziś się okazało, że zrealizowaliśmy budżet na poziomie bodajże 80% czy 80%. W tym roku robimy dokładnie to samo. Po stronie przedszkoli na przykład planujemy 547 tysięcy. Zrealizowaliśmy 163 tysiące. Zostało nam 4 miesiące czasu, kiedy dzieci chodzą do przedszkola. Nawet gdyby wszystkie dzieci dostawały po 10 godzin, nawet gdyby one płaciły po 110 zł, to nie uzbieramy tej kwoty, bo już jest nadwyżka bodajże 300 tysięcy złotych. Sprzątanie przystanków i tak dalej na cmentarz. Cmentarz też, no, uporem maniaka wrzucamy na to 100 tysięcy dochodów, gdzie zostaje 4 tysiące. Ma pan prawo do tego, tylko no, ja uważam, że powinniście państwo wziąć pod uwagę, że ktoś to czyta i rzeczywiście chce się coś z tego sprawozdania dowiedzieć. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie jeszcze pragnie zabrać głos? Czy pan Burmistrz? Proszę. Szanowni państwo, bardzo krótko odnosi się do tych spraw. Sprawa, którą podniósł pan Paweł. Po pierwsze informuję, że jest to informacja z przebiegu wykonania budżetu. Za pierwszy tłumaczę, żeby dobrze zrozumieć, co to jest. Jest tam co w tygodniu za pół roku. To jest podanie informacji z przebiegu wykonania za pierwszy tygodnie. Druga sprawa. Nie może pan zanegować, ani nikt, że były poniesione koszty na odświeżanie także w tym półroczu, co jest napisane, i na wiele rzeczy wyszczególnionych w opisówce. To jest ten rok. Podnosił pan wczoraj płatności w miesiącu styczniu, które przeszły, mówiąc, że zero było pokazane w sprawozdaniu w momencie przejścia pomiędzy 31 grudnia a 1 stycznia. Ja mam przed sobą sprawozdanie i to jest kwota zobowiązań niewymagalnych 1 444 732 zł w dziale 010. Kolejna informacja. Podał pan dane na temat zadłużenia gminy. Podane w sprawozdaniu naszym jest 19 milionów kwoty zadłużenia. A 2 miliony, które pan doliczył, to jest debet rachunku bieżącym, który znika na koniec roku. W związku z tym to też w sprawozdaniu, tylko w oddzielnym miejscu jest pokazane. Ja proszę, proszę nie dyskutować, bo naprawdę nie do tego. Ale to nie jest koniec roku. Panie radny, proszę zadać panowi informację. Ale proszę zachować. Na dzień 30 czerwca. To jest pół roku. To jest pół roku. Tak. Ale mówię o końcu roku, pan nie rozumie, co to jest debet, ale pewnie pan ma taki zapewny, że to jest od stycznia. Proszę nie komentować, no przedstawić się. Wyjaśniam, nie komentuję, tylko wyjaśniam. To jest od stycznia do grudnia. Więc to jest dodane przez pana w rachunku bieżącym, który znika na koniec roku. Następnie odpowiadając na temat panu Stresowi. Całkowicie nie rozumie pan, a to nie chce pan zrozumieć. To jest plan dochodów, a co to jest wykonanie. Jeżeli mówi pan o cmentarzu i mówi pan o wpływach, to są to rzeczywiste wykonane wpływy. A jeżeli pan to porównuje z rokiem 2010, może pan planować, jeśli pan będzie konstruował budżet na poziomie roku 2010. My tymi wskaźnikami też po prostu posługiwaliśmy się, ale skoro zaplanowaliśmy taki dochód na cmentarzu, to były istotne powody i trzeba było pytać o to przy uchwalaniu budżetu. Dzisiaj panu potwierdzam, że wykonanie jest niskie w tym dziale i w tym rozdziale, ale jest to problem z pewnością przede wszystkim organu wykonawczego, bo z tego tytułu będą rozliczane po zakończeniu roku. Zrobię wszystko, żeby te 100 tysięcy wykonać i wiem, jak to zrobić. 115 tak dokładnie jest. Jeżeli pan mówi o również wykonaniu w ZEAS-ie,
Tam również mamy podstawy do tego, żeby zaplanować tą kwotę i mieliśmy takie podstawy, którą zaplanowaliśmy. I proszę nie odnosić to tylko do sprzedaży tonerów, bo nie takie były przesłanki przy planowaniu budżetu. Nie tylko tonery były uwzględniane. Więc rozumiem, że to jest po prostu przykład taki podany przez pana. Proszę pana, zaangażowanie środków w sporcie jest, tak jak pan podał, na połowę roku wysokie. To jest zaangażowanie, dlatego że przewidzieliśmy, że te środki na poziomie roku ubiegłego trzeba będzie do klubów skierować. Umowy zostały jeszcze nie podpisane. To pana informuję, ale szczegółowo odpowiem na ten temat w odpowiedziach na interpelacje. I kolejna seria uwag dotycząca remizy, dotycząca w ogóle całości spraw, które podniósł pan Chowy. Proszę by było, gdyby rzeczywiście zechciał pan choć raz przyjąć zaproszenie, spotkać się i usiąść ze mną do stołu i porozmawiać o problemach. Bo jeżeli nie możemy spotkać się na komisji, albo rzadko się spotykamy na komisjach, no to myślę, że wiele informacji mógłbym panu przekazać, które oczywiście mogę robić tutaj na sesji, ale robię to przede wszystkim na komisjach. Podniósł pan dzisiaj szereg drobnych spraw w tym budżecie. Staramy się planować realnie, ale proszę też popatrzeć na wykonanie, a można znaleźć na stronie regionalnej zgody rachunkowej innych samorządów, czy wszyscy wykonują 100%? Nie wszyscy. Z czego to się bierze, czy nie chcą wykonywać 100%? Nie chcą. Tylko zawsze w ciągu roku budżetowego pojawiają się różne okoliczności, które mogą, nie muszą, które mogą spowodować to, że to wykonanie nie jest na poziomie 100%. My jesteśmy w tym roku szczególnie zainteresowani wysokim wykonaniem budżetu i będziemy dążyć w ostatnim kwartale, który jest przed nami, żeby ten budżet szczególnie dochodach bieżących wykonać na jak najwyższym poziomie. Rzeczywiście kwestia konstrukcji budżetu może być taka i jest w naszym przypadku taka, że oczekiwaliśmy i oczekujemy na zwrot kosztów poniesionych na budowie czy przy budowie sali gimnastycznej i kompleksu wielofunkcyjnego w miejscowości Mułówka. I jest bardzo duża nadzieja, że w tej chwili te środki spłyną, dlatego nie znajdzie ich pan po stronie wydatków, bo wydatki nastąpiły w roku poprzednim i zostały pokryte z budżetu, ale w tej chwili mamy podpisane porozumienia i jest również już decyzja na szczeblu instytucji dofinansowującej o zaliczeniu nas do grupy beneficjentów w ramach zwrotu środków. Po raz drugi nie będziemy budować tego, co jest budowane i zapłacone, ale zamierzamy to przyjąć, jak zresztą wiele innych samorządów, jako zwrot kosztów. Myślę, że tyle informacji ogólnych do szczegółów czas jeszcze odnieść. Dziękuję panie burmistrzu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos? Może. Proszę bardzo panie. Panie przewodniczący, ja mogę powiedzieć do tego budżetu, bo później są jakieś niedociągnięcia, że może nie zabieramy głosu i tak dalej. Byłem wczoraj na komisji, uczestniczyłem w tej komisji, tak jak wcześniej pan przewodniczący wspomniał, pan burmistrz. Jeżeli ktoś nie przychodzi, nie interesuje się, to wiadomo, że później wychodzą różne sprawy. Ja też nie jestem nieraz w niektórym temacie zapoznany, ale proszę tu spytać pracowników, czy nawet pani księgowa. Nie wiem czegoś, idę pani księgowa. Proszę mi wytłumaczyć to i to, bo nie wiem, o co tu chodzi. Trzeba, idę do pana burmistrza. Siadam z nim, nieraz rozmawiam jak kop z kopem, a nieraz jak urzędnik z urzędnikiem. I pytam pewne sprawy i on mi wyjaśni, bo ja się tak nawet powiedzieli, ja się nie muszę znać na budżecie, ja się nie muszę znać na księgowości, bo ja w tym nie siedzę. Niech siedzi tu pani Kasia, niech powie ile razy ja tam chodzę do rolnictwa. Czy nie ma sekretarki, niech powie razy ja chodzę do burmistrza, przedmistrza. Nie wiem, idę do działu, idę do inwestycji, bo radny powinien wiedzieć nie tylko na sesji i wtedy pytać, nic nie wiem, tylko po to jestem radnym, po to jestem sołtysem, żebym ja szedł.
przed do tej gminy, współpracował z tą gminą, z tymi osobami, które tam urzędują w tej gminy. I wtedy ja też pewnych rzeczy nie wiem, to idzie się dopytuje wtedy. A dziś wiadomo, są media i później ktoś powie, a no tak, jedni szefy mówią, krytykują, pytają go źle, a drudzy się do mnie nic nie robią. Bo ja to wiem. Ja to przerobiłem, wczoraj byłem na komisji, pytali, byli kierowniki, była pani Kasia, była jeszcze inne z inwestycji, tłumaczyli nam to dwa razy, pytaliśmy się i tak dalej. I my wiemy, o co tu chodzi. Ja dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Tabor. Panie przewodniczący, ja może jednak powiem tak, że ja byłem na komisji wczoraj i próbowałem się dowiedzieć wszystkiego. I nie dowiedziałem się nic. To gdzie mam pytać? Proszę mi wskazać to miejsce. I źródło. U kogo mam żywać? Co mam tydzień czasu poświęcić, żeby się cokolwiek dowiedzieć, a wszyscy milczą? Panie Święcika, jak to zrobić? Czego pan to nie wie? Czy ja to zaraziłem? No przecież ja będę na komisji. Ja nie dowiedziałem się. Proszę do mnie tego nie wiedzieć. Panie Przewodniczący, wczoraj próbowałem wyjaśnić sytuację Królówka. I do dnia dzisiejszego nie wiem nic. Powiedziałem, zapytanie jasno i przejrzyście. Proszę mi przynieść faktury, proszę mi przynieść umowy, proszę mi coś okazać, żebym ja mógł zmienić zdanie, że to jest prawda. Bo ja chcę głosować za tym, że jest prawda i że coś się robi. Na dzień dzisiejszy nie udostępniono mi ani wczoraj, ani dziś nic. To jak ja mam wierzyć, że to jest prawda? Jak nie mam stuć wniosków, że to są zostały wyprowadzone pieniądze na inne cele? Z Królówki na inne cele. Mogę mieć takie wnioski. Snuć. A wy dziś mówicie, że ktoś nie był na komisji. Byłem. I co z tego? Dziękuję. Chciałbym tutaj poprzeć pana radnego Święcinkę i powiedzieć, że to jest jeszcze raz jasno powiedziane, to jest marnowanie czasu naszego. Tak jak radni do mnie mówią, że wy panowie przychodzicie, tak jak panu Święcinka powiedział, media są. Wy przedstawienie robicie, później inspiratorzy i prowokatorzy, którzy też siedzą na tej sali, mają zajęcie w mediach przez cały miesiąc, puszczają, tylko ostatnio nawet konkretnie nie napiszą o tematu nie rozwiną, tylko napiszą, że Szreniawa tam gdzieś przegrała i już Ogaborczyku jadą posty sobie tam tego, bo to jest taka polityka, to jest polityka prowokacji. I ci prowokatorzy tu są, ale myślę, że te nogi tych prowokatorów są krótkie. Ale ja byłem na komisji. A jeszcze panu radnemu Cierpieniu, miał pan możliwość złożyć wniosek o skontrolowanie to przez komisję rewizyjną, jeżeli pan ma zastrzeżenia takie, bo organem uprawnionym do kontroli instytucji, urzędu i burmistrza jest komisja rewizyjna. A nie, gdybyśmy wszyscy zaczęli kontrolować faktury, każdy z nas 15 radnych, to zablokowalibyśmy w ogóle pracę urzędu, panie radny. Ja nie chciałem kontrolować, wyjaśnienia, potrzebowałem wyjaśnienia, że to jest prawda. Ja nie chciałem kontrolować. Wyjaśnienie, że to jest prawda. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, jeżeli pan mówi o prowokacji, nie wiem, co pan ma na myśli, że nie o prowokacji. Nie mówię o radny. Prowokacją jest ten dokument. To jest prowokacja. Prowokuje się właśnie takie emocjonalne wystąpienia i pan też daje się podciągać. Jeżeli jest dokument, który ma przedstawić dokonanie budżetu, to znaczy, że my już wiemy właściwie wszystko z tego dokumentu. Ja czytam, tu są proste sformułowania, nie ma tu skomplikowanych sformułowań. Czyli ja wrócę do mojego wystąpienia wcześniej. Czytając dokładnie ściśle ten dokument. Do rzeczy, panie radny, tak. Do rzeczy. Bardzo proszę do rzeczy. Czy nie jest prowokacją napisanie, że metr wodociągu kosztuje 188 zł? Nie wiem. Jest prowokacją, bo on kosztuje około 60 zł. I to powoduje właśnie takie emocje. No powoduje. Czy jeżeli przedstawiamy, że metr kanalizacji kosztuje 426 zł. Zaraz, za kilka dni przedstawiamy, że metr wodociągu kosztuje około 200 zł. No to przecież od razu się człowiek przedstawmy dokument rzetelnie, nie będzie tam szacunku. Sprawa dotyczy tylko osób tworzących ten dokument. Żeby one miały szacunek do radnych i do osób, które będą przedstawiać. Ale panowie radni też miejcie szacunek dla nas.
bo my poświęcamy czas, przychodzimy na posiedzenia stałe komisji, a wy, taki pan radny, ani w ogóle nam przez myśl nie przeszło, żeby powiedzieć przepraszam, bo nie mogę przyjść, bo mam inne zasady. Panie przewodniczący, ale no, nie wiem, 20 minut na tym jest punkt sesji, który mówi, że ma się odbyć dyskusja. No, dyskusja to jest jakieś tam wspieranie się różnych poglądów. No, wspieram się. Myślałem sobie, że wszyscy powiedzą, że jest dobrze i to nie, i to. Nie, to jest jasne. Ja myślę, że gdzie granice żadne nie zostały przekroczone, natomiast no, każdy wyraża swoje poglądy. Ja uważam, że ten dokument został stworzony niedwójnie przez osoby, które go tworzyły i odnoszę wrażenie, że te osoby, które tworzyły ten dokument, uważają, że nikt tego nie czyta i nie analizuje. No, ja to analizuję i czytam i wyrażam taki swój pogląd na temat tego dokumentu, bo taki jest punkt w programie. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja też chciałem się odwołać jeszcze do wypowiedzi tutaj radnych i wiadomo, no, nie byłem w stanie wstawić się na komisji, ale myślę, że w życiu każdemu zdarzył się przypadek losowy i takie sytuacje po prostu nie muszę się z tego tłumaczyć, ale chodzi mi o właśnie tutaj wypowiedź pana radnego Święcinki, który mówił, że po prostu trzeba dowiadywać się nie tylko u pana burmistrza czy u pana przewodniczącego, ale i w innych działach dotyczących funkcjonowania naszej gminy. Ja powiem szczerze, że od poniedziałku do środy codziennie chodziłem do gminy dowiadywać się odnośnie informacji związanych ze sportem i nie uzyskałem żadnych pozytywnych informacji. I tak mnie odsyłano z dnia na dzień, No, w czwartek też miałem iść, tak jak mówię, przypadek losowy nie pozwolił na to. Nie wystarczyło. Chodzi się do innych, chce się uzyskać jakieś wiadomości, a po prostu tych wiadomości się nie otrzymuje. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym punkcie porządku pragnie zabrać głos? Nie widzę. Chciałbym zapytać państwa radnego, kto z państwa radnych jest za przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wiśni za pierwsze półrocze? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 3 przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła informację przekazaną z przebiegu wykonania budżetu gminy Wiśni za pierwsze półrocze.